Trenując czy rywalizując z kimkolwiek, często mówi się, żeby niezależnie od okoliczności nie poddawać się. Ile razy każdy z nas słyszał o tym, by zabierając się za coś pozostać wytrwałym i nie spoczywać na laurach? Ile razy, by nie zrażać się niepowodzeniami, gdyż los z czasem wynagrodzi nas za naszą niezłomność? Z tymi i podobnymi sformułowaniami spotkaliśmy się już na tyle dużo, że większość z nas zaczęła je traktować jako utarte frazesy. Banały, które wpuszczamy jednym, a wypuszczamy drugim uchem. Jednak to, jak wielką właśnie te banały niosą za sobą mądrość, pokazuje samo życie. Dawid Kubacki zdobywa tytuł mistrza świata na skoczni normalnej. I nie tyle, sednem tej historii jest fakt, że skoczek w konkursie finałowym z 27 miejsca w pierwszej serii wskoczył czapki z głów na pierwsze, ale to, że sportowiec pracował na to przez całą swoją karierę. Każdy, kto śledzi poczynania naszych skoczków narciarskich, zgodzi się, że Kubacki, choć zalicza się do światowej czołówki, raczej nigdy nie był faworytem, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Zazwyczaj był to Kamil Stoch oraz pozostali zawodnicy, przede wszystkim w tym sezonie Kraft czy Kobayashi. Z tego powodu nie trzeba być jasnowidzem, by z przekonaniem stwierdzić, że po skoku Kubackiego w pierwszej serii większość z polskich widzów machnęła ręką, stwierdzając z rezygnacją: parodia. Jednak jak się okazało, skoczek absolutnie nie dopuścił myśli, by zrezygnować i oddać przeciętny skok, byle mieć już to za sobą. W drugiej serii Dawid udowodnił, że ma charakter prawdziwego sportowca i uzyskał świetną odległość 104,5 metra. Jak ogromne musiało być jego zdziwienie, gdy okazało się, że każdy kolejny skoczek, który po pierwszej serii zajmował miejsce przed nim, nie jest w stanie go wyprzedzić. W końcu, gdy przy belce zostało już tylko trzech najlepszych skoczków, Kubacki oraz cała Polska wstrzymała oddech. Do sensacji było bardzo niewiele, bo przecież brązowy medal po wcześniejszej 27 pozycji byłby sportowym cudem. Koniec końców, żaden skoczek z ostatniej trójki nie zdołał pokonać Polaka i po wylądowaniu ostatniego Dawid oszalał ze szczęścia. Można oczywiście mówić, że gdyby nie mocno zmieniające się warunki atmosferyczne, to Kubacki nie miałby szans na zwycięstwo, ale przecież taki właśnie jest sport, nieprzewidywalny. Tak inspirujące historie sprawiają, że można popaść w zadumę i uwierzyć, że wytrwałość połączona z ciężką pracą może zaowocować w najbardziej nieoczekiwanym momencie naszego życia. Thank you.